Jak możecie słyszeć wiatr na nagraniu, to dlatego, że strasznie wieje. Ależ wieje. Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay i witam w Mrocznych Opowieściach, czyli mojej autorskiej serii, w której opowiadam o mrożących krew w żyłach historiach, na które napotkałam się w Wiedźminie 3. Dzisiejszy odcinek jest walentynkowy, wiem, bardzo randomowy jak na straszne opowieści, ale miłość może być krwawa i bolesna. Wiecie, co musi się pojawić, nie? Z krwawym sercem. Dlatego będę przeplatać wątki romantyczne, będzie fajnie. Oczywiście jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. Przenosimy się do Białego Sadu, czyli tam, gdzie kończy i zaczyna się historia Ciri i Geralta. Ludzie tam żyjący może nie mają aż tak przesrane jak mieszkańcy Velen, ale ich los też często nie był usłany różami. Byli całkiem zamożni, hodowali różnego rodzaju owocki i wszystko było pięknie, aż do czasu, gdy nastał czas wojny. Oczywiście nie jest to prawda, bo jak się okazuje, ich bolączki zaczęły się zanim jeszcze przez łeb Emhyra przegalopowała myśl o ekspansji. Sporo tu nieszczęść jak na taką małą wieś. Wcześniej ziemiami tymi władał niejaki Ignacy Verrier, a jego siedziba znajdowała się w twierdzy Amaweta, której szczątki możemy obecnie oglądać w grze i nie bez powodu popadła ona w ruinę. Zapewne pamiętacie Mysława, tutejszego myśliwego. Otóż kiedyś był on nadwornym myśliwym i jak wiemy został z dworu przegnany, skazany na banicję czy tam pustelnictwo, jak zwał tak zwał. Drążąc temat Geraltem, możemy dowiedzieć się, że był on w związku z synem dziedzica, Florianem, i dziedzic, gdy się zorientował, co jego syn wyprawia pod jego nosem, wygnał ukochanego Mysława. Możemy śmiało powiedzieć, że nie był popularnym obecnie liberalnym rodzicem. Florian nie mógł zapewne pogodzić się z rozłąką i popełnił samobójstwo przez powieszenie. Co ciekawe jednak, gdy zajdziemy sobie na cmentarz w Białym Sadzie, możemy odnaleźć jego grób. Tu złożono doczesne szczątki Floriana Verrier, który zmarł bezdzietnie w kwiecie wieku, apopleksyją na polowaniu trafiony. Niechaj Melitele wybaczy mu grzechy przeciw naturze poczynione. Apopleksja, czyli chyba wylew do mózgu, z tego co pamiętam. No ale wniosek jest bardzo prosty. Ojciec chłopaka chciał najzwyczajniej w świecie zatuszować całą sprawę. Oprócz tego bardzo interesujący jest też miecz położony na nagrobku. Zwróćcie uwagę, że jest on wykonany z drewna, a na grobach zmarłych raczej składało się miecze, którymi za życia się posługiwali. Od razu pomyślałam sobie, że Florian musiał być delikatnym chłopcem, który stronił od walki i być może nie miał własnego miecza, dlatego jego ojciec Ignacy, chcąc go uchronić przed, nie wiem, hańbą po śmierci czy coś takiego, położył właśnie taki. Tak swoją drogą kamieniarz włożył w wykonanie tej płaskorzeźby całe 30%. Wierzę, że jest to odwzorowanie Floriana. A co do cmentarza, to wrócimy do niego później. Gdy obóz rozbili, to do jakiej rodziny należy? Kiedyś był Lawalów, ale ich ród wygasł. Panicz Florian umarł młodo, bez potomka. Zresztą i tak nigdy by go nie spłodził. O, to jakaś ciekawa historia? I owszem, ale ja za skromna jestem, żeby o takich bezeceństwach mówić. Lepiej Mysława spytajcie. On oporów żadnych nie ma. Baronec, przepełniony żałobą, topił smutki w wodzie, co w rezultacie doprowadziło do upadku twierdzy i pod wpływem wyżywał się na mieszkańcach. Z zapisek Klary ze zlecenia Licho przy studni dowiemy się o tym więcej. Między innymi wprosił się na wesele jakiegoś tam Petera i powołując się na jakieś archaiczne prawo zażądał nocy z jego nową żoną, albo pobił Johana, który nie zdążył zdjąć przed nim czapki, albo pijany stratował ludziom pola i ani myślał wypłacić odszkodowania. Wkurwieni mieszkańcy z Klary i Folkerem na czele skierowali pisemko do sądu w zimie i pociągnęli go do odpowiedzialności karno-sądowej, czyli sąd zawiesił wszelkie należności lenne wobec dziedzica, pozwalając im tym samym założyć nową osadę o nazwie Hacze. Co tu dużo mówić, był to dla nich raj na ziemi, ale jak wiemy ze zlecenia nie skończyło się to dobrze. Od Tomiry Zielarki po ukończeniu misji możemy dowiedzieć się, że około 1250 roku dziedzic, wciąż rozżalony po odejściu syna, postanowił wybrać się do Haczy i namówić mieszkańców do powrotu. Ci jednak odmówili, no bo po co mieliby wracać, a Klara podobno wspomniała coś o Florianie i to rozwścieczyło baroneta, który postanowił wtedy, że no należy wszystkich wymordować, bo przecież to jest jedyne wyjście. Tak więc po czasie pojawiła się przy studni, jak dobrze wiemy, południca, odcinając na domiar tego dostęp mieszkańcom do czystej wody. Po jakimś czasie wsi Biały Sad natrafiło się kolejne nieszczęście. trupojady, a wiadomo, że jak trupojady, to będzie potrzebny wiedźmin. Zebrali kasę, wystawili ogłoszenie i do wioski przybył Colgrim, wiedźmin Szkoły Żmii. Jak dowiemy się z jego listu do mistrza szkoły Iwara Złe Oko, czyli jakiegoś tam ichnego Wesemira, znalazł się on w Białym Sadzie przypadkowo. Zmierzał właśnie do siedliszcza wraz ze zdobytymi schematami, a w karczmie zatrzymał się, żeby odpocząć. Miał on strasznego pecha, bo akurat zaginął jakiś, jak on to ujął, Bachor Bartnika i to właśnie jego o to oskarżyli. Gratuluję wyczucia. W twierdzy Amaweta znajdziemy protokół z przesłuchania Wiedźmina, w którym udział brał nie nikt inny, a baronet Ignacy. Generalnie to zabrali mu ten schemat, poddali torturom i przesłuchali w sprawie chłopca, a ten powołał się na jakieś stare temerskie prawo, próbę siły czy coś takiego, a w kasztelu powiedzieli mu na to: dobra, idź tam na cmentarz, powybijaj upiory i jesteśmy kwita. Po czasie wyszło, że tego chłopca porwały utopce, a jak chcieli to wszystko naprostować, to okazało się, że z tego Colgrima to był ani wiedźmin i zginął w krypcie, gdzie możemy znaleźć jego szczątki. Swoją drogą zastanawia mnie bardzo, czemu w tej krypcie leżą również zwłoki łowców czarownic. Może macie jakieś pomysły, jak coś to piszcie. O tej historii możemy się również dowiedzieć od bab z wioski. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, to mu rachciach łeb ukręcili. Tak było, tyle że dzieciaka jakiś utopiec zeżarł i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przyszyli. Ponoć go cichaczem w krypcie złożyli. Później oczywiście do Białego Sadu wkroczyły nilgardzkie wojska, rozegrała się bitwa, a Władyka został powieszony przez nilgardczyków. Jak to powiedział Geralt, bardzo dużo nieszczęść jak na taką małą wioskę. No sama prawda. Nie zapominajmy jeszcze o tych gryfach, co uwiły sobie gniazdko na wzgórzu. Raz za razem mieszkańcom Białego Sadu przytrafiają się jakieś nieszczęścia. A tak w ogóle to wiecie, że nocą do obozu nilgardczyków przychodzą kurtyzany? Nie? To już wiecie. Kolejna historia będzie stricte o miłości, ale na pewno nie taki z happy endem. Mówiłam o niej chyba w którymś odcinku z Toussaint, ale tak idealnie pasuje mi do tego odcinka, że chętnie opowiem jeszcze raz, trochę bardziej szczegółowo. Nie wiem, czy są to jacyś pasjonaci, czekajcie, może to nie jest dobre słowo, ludzie zainteresowani morderstwami, które naprawdę się wydarzyły, ale być może kojarzycie Belle Gunness. Była z niej niezła potworzyca. Po kolei, co to ma w ogóle wspólnego z Wiedźminem? W różnych miejscach w Toussaint możemy znaleźć martwych mężczyzn, których łączą listy miłosne podpisane przez Belle Gunness. Pierwszy nieszczęśnik to Gustaw. Jego ciało znajdziemy w jaskini Duszne Doły, która jest również powiązana z historią Wiedźmina Aleksandra, o którym mówiłam w innym odcinku, pewnie gdzieś na ekranie będziecie mieli linka. Tak więc Gustaw został wysłany przez Bellę do tej jaskini, aby nazbierać jej jakichś tam rzadkich kwiatów. Zdobądź dla mnie te kwiaty, a udowodnisz, że prawdziwie mnie kochasz. Twoja na zawsze Belle Gunness, czy tam Gunness. Różnie widziałam, ludzie to wymawiają. Tylko że tam, w tej jaskini, aż roiło się od archesporów i Gustaw został przez nie zabity. Następnego mężczyznę o imieniu Jocelyn znajdziemy w miejscu, gdzie grasują skolopendromorfy. Bella napisała w liście do Jocelyn, że w cesarstwie buciki ze Skorywija to mua, ostatni krzyk mody i byłoby super, jakby jej takie przyniósł, a do tego oczywiście potrzebne jest upolowanie takiej bestii. Kochająca cię nad życie Belle Gunness. Ostatnie ciało, które znajduje się na zachód od wsi Floriv, należało kiedyś do Pascala i o dziwo aktywuje zadanie Czarna Wdowa, co bezpośrednio nawiązuje do tej prawdziwej Belle, bo ona właśnie taki przydomek miała. Z listu dowiemy się, że mają oni się wkrótce pobrać i skromny żołd Pascala nie pozwoli na wyprawienie hucznego wesela, jakie im się należy. Rozwiązaniem ma być ograbienie zatopionego statku należącego do jakiegoś tam bogacza. W czasie balu na pokładzie rozpętała się burza i statek poszedł na dno razem ze skarbami. Plan się nie powiódł, jak wiemy, bo Pascal leży martwy przy brzegu, ciężko jest mi w ogóle określić, czy utonął i ciało wypłynęło na brzeg, czy został zabity przez patrolujące rewir utopce. Nie wiem. Po ukończeniu zadania możemy znaleźć wpis w dzienniku, który różni się w zależności od tego, czy udało nam się znaleźć pozostałe ciała, czy też nie. Posłuchajcie. Okazało się, że ów młodzieniec został wysłany nad rzekę, by wyłowić skarb zatopionego przed laty okrętu. Ciekawe było jednak to, iż Geralt natknął się już na kilku innych nieszczęśników, których, podobnie jak tutaj, na pewną śmierć wysłała niejaka Belle Gunness. Na samą myśl, że mógłbym wpaść w sidła tej czarnej wdowy, dostaję gęsiej skórki. Oczywiście w przypadku, gdy nie znaleźliśmy tych ciał, to ta notatka jest lekko skrócona. Dobra, a teraz coś o prawdziwej Belle Gunness. Jej historia miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, więc ciężko jest stwierdzić, co było prawdą, a co nie, bo historia zmieniała się na przestrzeni lat. W każdym razie wychowywała się w Norwegii i jeszcze jako panna wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. American Dream czy coś takiego. Tak więc najpierw poznała tam Szweda imieniem Mats Sorensen, którego poślubiła i otworzyli sklep z cukierkami. Mieli też trójkę dzieci. Był taki moment, w którym jej małżonek przez 2 dni posiadał 2 polisy na życie, znaczy się jedna się kończyła, a druga była wykupiona i przez 2 dni obie były aktywne. Dokładnie w tym czasie Matt zginął, a Belle zebrała niezłą kasę po jego śmierci. Mało tego, chwilę wcześniej spłonął też ich sklep i dom, więc Belle dostała od ubezpieczalni jeszcze więcej kasy i wyprowadziła się na wieś, na farmy w Indianie. Tu historia oczywiście się nie kończy, bo poślubiła innego mężczyznę, rzeźnika Petera Gunnessa, który oczywiście też nagle kopnął w kalendarz, a tak dokładnie to podobno spadła mu na łeb maszynka do mylenia mięsa. Jasne. Samotna wdowa zamieściła w lokalnej gazecie anons. Boże, jak ja nienawidzę tego słowa, anons. W odpowiedzi przyjeżdżało wielu zamożnych facetów i jak możecie się domyślić, już więcej ich nie widziano. Oczywiście z tym związane są różne ciekawe historie, ale staram się streszczać jak mogę, więc no będzie krótko. Na farmie rozpętał się pożar i dzięki temu odkryto, do czego dopuściła się Belle. Tak więc pomijając już jej 2 mężów, na terenie gospodarstwa znaleziono mnóstwo ciał mężczyzn i dzieci, w tym ciało jej zaginionej, adoptowanej córki. Wierzy się, że zabiła 14 osób, ale niektóre źródła podają coś koło 40, na Wikipedii na przykład jest napisane 28, więc różnie to bywa. Niemniej jednak warto podkreślić, że niektóre zwłoki były w bardzo złym stanie, więc nie zostały zidentyfikowane, rozczłonkowane, brakujące części ciała lub po prostu bardzo już zdeformowane. W domu znaleziono również ciało jakiejś kobiety bez głowy wraz z 3 dzieci należących do Belle i tak naprawdę aż do dzisiaj nie wiadomo, czy ciało tej kobiety należało do morderczyni, czy też nie. Niektórzy twierdzą, że uciekła, a ciało było podstawione, ale dowody, jak chociażby stan uzębienia, wskazują, że to rzeczywiście ona. A wiecie, kto podłożył ogień? Jej pracownik Ray, który w zamian za pieniążki pomagał zakopywać ciała. Nie wydobyto z niego ani motywu, ani nigdy nie przyznał się do zabicia i dekapitacji Belle. I taki to był właśnie skrót historii, która zainspirowała Redów. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam zbytnio. Po więcej zapraszam na kanał Bailey Sarian, która super opowiedziała całą historię. Jak już jesteśmy w krainie wina i miłości i z racji oczywiście, że jest to odcinek walentynkowy, to chciałabym wspomnieć o zleceniu Monstrum Stufo. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz, a ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz, albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Co za tupet! Złożę skargę do waszego cechu. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren. Kedwen. Jedna z moich ulubionych scen. Nie trudno się domyślić, że pani Bourbeau miała romans z zaginionym parobkiem. Cała ta sytuacja jest dosyć śmieszna ze względu na tego bufona jej męża. Wysoki, dobrze zbudowany, czarne włosy. Kochanie, skup się. Każdy chłop jest dobrze zbudowany, bo w polu robi. Ale jest też bardzo smutna. W leżu Charleya znajdujemy zwłoki Jean-Luc'a i jak dobrze się przyjrzymy, to znajdziemy również medalion z włosami należącymi do szlachcianki. Możemy wtedy zdecydować, co z nim zrobimy, czy pokażemy mężowi, czy oddamy pani Bourbeau. Wybierając pierwszą opcję, winiarz oczywiście nam strasznie się oburzy, że jak to z chłopem od pługa oderwanym go zdradziła i ola Boga, Teraz mi za to zapłaci. Jak za nim pójdziemy, to usłyszymy coś takiego. Masz godzinę, żeby się spakować. Jak to? Nie rozumiem. Nie udawaj głupiej! Dobrze wiesz, o co chodzi! No, dalej! No jak widzicie, wcale się nie pakuje, tylko biegnie do jakiegoś zakątka i płacze sobie smętnie. Wiedziałam, że nic dobrego mnie tu nie spotka! Druga opcja załącza trochę inną scenę. I jak? Znalazł go pan? Znalazłem. Jean-Luc? Przykro mi. Naprawdę. Ten pukiel włosów w środku należy do pani, prawda? Tak. Jean-Luc i ja... Zresztą sam się pan domyśla. Dziękuję za dyskrecję i że pan go pomścił. Proszę, to taka mała nagroda, bo mąż pewnie panu złota poskąpi. A teraz, jeśli można, chciałabym być sama. Bądź co bądź, dzieje się praktycznie to samo co poprzednio, tylko że pani Bourbeau nie biegnie, tylko idzie. Nie wiem, wtedy może uciekała przed mężem, a teraz nigdzie jej się nie śpieszy. Z krwawym sercem! Co ciekawe, odkryłam, że po jakimś czasie w wiosce Flowiv pojawi się na tablicy ogłoszenie. Praca. Zatrudni silnego mężczyznę do pracy w winnicy, podpisane przez pana Bourbeau, czyli no chłop nie próżnuje, już szuka kogoś na zastępstwo. Oczywiście to nie koniec Mrocznych Opowieści, bo ja mam jeszcze jakieś tam historie przyszykowane, ale na dzisiaj to jest rzeczywiście koniec. Dajcie znać w komentarzach, co wam tam na wątrobie leży i prawdopodobnie po sesji już wrócę do tego mojego starego schematu, czyli przynajmniej jeden film raz w tygodniu. Myślę, że warto zostać na dłużej. Dalej czuję obrzydzenie po wypowiadaniu słowa anons. Oczywiście życzę wam miłego dnia albo miłej nocy i do zobaczenia. Pa!